No to dzisiejsze słowo tak na bogato bym powiedział. Z każdej strony, w każdym daniu, bo to pierwsze danie, drugie danie niedzielne, no i w końcu Ewangelia, taki soczysty kąsek. Jak to się mówi czasami, co kraj to obyczaj. Przemieszczając się jako też zakonnik i kapłan po różnych miejscach w Polsce, ze względu na to, gdzie przychodzi mi trochę pobyć z ludźmi, w posłudze. Spotykam różne takie zwyczaje, ale też różne gwary, słowa, którym się posługują i one są jakby charakterystyczne tylko dla tego terenu. I pamiętam, jak zadziwiło mnie już na samym starcie, przebywając w jednym właśnie z miast Polski, jak dorośli ludzie, mówiąc o swoich dzieciach, mniej więcej tak się zwracali: a ten mój marny, a ta moja marna. Ja mówię, czy ja źle słyszę, tak przez kilka razy jakoś tak nie poprawiałem, czy nie zapytałem wprost, o co tutaj chodzi, ale wypowiedź o dzieci to było ten mój marny. A dzisiaj Kohelet ładuje na starcie: marność nad marnościami, wszystko marność. Więc tak mi się to skojarzyło. No ale jakby w sednie tego słowa marny to znaczy wątłej jakości, może niskiej wartości, coś takiego bezradnego, słabego. No bo przecież takim jest dziecko, więc no trudno, żeby tak to nazywać. Ale jednak jak się o dziecku słyszy marny, no to dopiero potem się przekonałem, że w tym jest i miłość, i taka czułość, i tkliwość, ale w tamtym terenie akurat Polski mówi się o dzieciach: o ten mój marny. Kohelet jakby zaczyna od tego: marność nad marnościami, wszystko marność. No i to można być takie poczuć jakby obciążenie tego mocne, takie ołowiane wręcz w stosunku do naszego życia, czy do właśnie wspomnianych wcześniej dzieci. Ale przebijając się przez te pierwsze wersy tego fragmentu Kohleta, spotykamy też takie sformułowanie, które jest blisko życia. Mówi o tym, że gdy ktoś w pracy jest mądry i zaczyna pracować i ma z tego jakieś owoce, to przychodzi mu podzielić się tym, co jakby upracował, z osobą, której w ogóle się to nie należy, nie włożyła w to wysiłku, i mówi: i to jest wszystko też marność, i to jest złe. I mamy takie poczucie niesprawiedliwości niejednokrotnie wypływające stąd, że w zależności od tego, w jakich przestrzeniach przychodzi nam pracować i z kim nam przychodzi pracować, to na pewno mamy już w naszym doświadczeniu właśnie taką przestrzeń, że czujemy się niesprawiedliwie potraktowani, niesprawiedliwie wynagradzeni, wręcz czasami okradzeni z tego, że ktoś korzysta z owoców naszej pracy, że pracujemy w jakimś przedsiębiorstwie, zakładzie, korporacji. Tutaj możemy na różne sposoby odmieniać jakby te przestrzenie pracy. No i tak przychodzi, że są jakieś układy, jak to mówią, na układy nie ma rady. Są jakieś inne przestrzenie, po prostu gdzieś na taśmie produkcyjnej pracujesz z kimś, kto korzysta z swojej ciężkiej pracy. On na swoim, można powiedzieć, nieróbstwie, lewarstwie, czy po prostu no takiej bezpłodnej pracy leci nie tylko, że dobrze się wybijając, ale jeszcze odbijając się z trampoliny twojej pracy. I to jest potężne poczucie niesprawiedliwości, które nas niejednokrotnie kaleczy, rani. Czasami dźwigamy to z takim zgorzknieniem, że też częstujemy tym najczęściej tych, z którymi też żyjemy. No bo mamy potężne poczucie niesprawiedliwości. Możemy się nawet z Bogiem pojedynkować i tego ci życzę, żeby się pokłócić na ten temat, że czuję się niesprawiedliwie potraktowany. Bóg doskonale nas w tej sytuacji rozumie, no bo na krzyżu prawdopodobnie też miał trochę poczucia, wydaje się może i po ludzku, niesprawiedliwości, choć tak oczywiście nie było, bo miał jasny cel i wiedział, dlaczego tak jest. No ale trudno powiedzieć, że Jezusowi oszczędzono poczucia niesprawiedliwości w Jego życiu. I gdy to odnosimy właśnie do krzyża i do Jego sytuacji, to może trochę łatwiej to będzie przełknąć, choć fakty mogą się wcale nie zmienić w życiu. Tylko jak to przyjąć? To wtedy mam wrażenie, że jest łatwiej. W swoim życiu mam dokładnie tak samo i niejednokrotnie po takich przejściach też człowiek jest, więc dokładnie tak samo jak wszyscy mierzymy się z tym samym. Wjeżdża nam na parkiet drugie czytanie, a w drugim czytaniu zaczyna się od tego, że mamy wznieść oczy nie tylko ku górom, ale patrzcie na to, co na dole, ale patrzcie na to, co w górze. Tu przychodzi mi jakby na myśl od razu pierwsze skojarzenie, to nasz założyciel święty Jan Bosko, który mówił naszym chłopakom, dzieciakom, których wychowywał niejednokrotnie, osieroconych, niesprawiedliwie potraktowanych przez innych, wyzyskiwanych i mocno jakby przybitych do ziemi z racji na to, że
musieli zarobić na siebie, na utrzymanie niejednokrotnie swojego młodszego rodzeństwa. Nie mieli zbyt dużo wsparcia i każdy na nich jeszcze chciał dobrze zarobić. To mówił, żeby mocno stąpać nogami po ziemi, ale serce i głowę mieć w chmurach, czyli w niebie, tak? I ta przestrzeń o tyle przychodzi dzisiaj z pomocą, że w całym tym dzisiejszym słowie pod lupę jest wzięte nasze życie, w którym pracujemy, zarabiamy pieniądze, robimy to po to, żeby móc z tego skorzystać, żeby żyć, czyli nasze podstawowe potrzeby, nasze, naszych bliskich, ale po to też zarabiamy pieniądze, żeby móc odpocząć, przecież czas wakacyjny, żeby wyjechać, żeby móc się tym pocieszyć. Natomiast będzie tutaj rozstrzygające kwestie całą tą jakby gromadzenia i zarabiania tego wszystkiego i organizowania sobie i mnożenia, to jest kwestia proporcji. Ile tego potrzebuje? Tak naprawdę no, nigdy nie będzie mało, nie? Zawsze będzie jakby coś, co można jeszcze poprawić, coś, co można wymienić. Nie wiem, po jakimś czasie trzeba pomalować pokoje, łazienkę wymienić, jakąś stolarkę, jakiś ogród. No, zawsze można coś dorzucić, zawsze coś można dorobić, no ale jak patrzymy, celując w pewne wymagania nasze, naszych bliskich czy swoich, no to siadamy też i z rachunkami, z taką czystą buchalterią życia. No i widzimy, że w tej chwili nie mogę sobie na to pozwolić, czy nas nie stać, mimo tego, że na przykład dzieci mogą nas bombardować presją wynikającą z porównywania się ze swoimi rówieśnikami. No i kolejny iPhone się pojawił gdzieś tam na horyzoncie, no i dobrze by było go mieć, a dzieci bardzo szybko mają tak i to pewnie też trochę od nas dorosłych sobie to biorą, chociaż to możemy dyskutować, że to, co mam, to stanowi o to, kim jestem. A dzisiaj mamy jasno w słowie też nazwane to, że bez względu na to, ile gromadzisz, to nie świadczy o twoim życiu. I bez względu na to, ile nazbierałeś, nagromadziłeś, napracowałeś, nazarabiałeś, to ten status, który masz ze względu na to, nie to, że nijak się ma do twojego życia, tylko nijak stanowi o tobie. Że to, kim jesteś, to wcale nie jest uwarunkowane, nie jest uzależnione od tego, do jakiej sfery ludzi VIP, nie VIP udało ci się wkroczyć przez te swoje materialne uposażenia swojej rodziny, jaki masz dom, jaką masz pracę, bo często dzieci rozmawiają ze sobą, a twoja matka gdzie pracuje, a twój ojciec gdzie pracuje, tak? No i jeżeli się nie załapie na jakąś tam przestrzeń, no to słabo. Mam znajomych, którzy odpowiadali mi, dowożąc dzieci swoje i swoich bliskich na zmianę do szkoły, że w samochodzie ich rozegrała się taka sytuacja, że właśnie dziewczynka z pierwszych klas podstawówki mówi, no moja mama dostaje premię co jakiś czas, ale nie jakąś taką byle jaką, tak? Czyli 30 tysięcy złotych. No i jak się w zasadzie ludzie, którzy gdzieś tam wiozą i wcale nie mają niskiego uposażenia, jakby mogą się czuć w stosunku do swoich dzieci bardziej jak ich dzieci, tak? Jeżeli tuż ci nasi marni, tak? Strzelają do siebie z takich porównań, z takiej amunicji, gdzie to jest wyznacznikiem tak naprawdę człowieczeństwa dzisiaj, tak? Że to, co masz, tym jesteś, to kim jesteś, to w zależności od tego, ile masz na koncie, gdziekolwiek tam indziej uzbierane, jaki masz ogród, dom, zwał jak zwał, czy masz o taki bogaty gdzieś jakieś tak uposażenie nad rzeką, że możesz sobie właśnie chillować, czy nie. To tak, ale jeszcze teraz chciałbym wkroczyć do tematu pod tytułem, bo tutaj pan jakbyś nam brzęczy trochę kosiareczką, ale to nic, może się przez to przebijemy. Jak to jest, słuchajcie, z taką przestrzenią, o której mówi nam dzisiaj jeszcze Ewangelia, czyli krótko rzecz ujmując, że mamy zadawać śmierć temu wszystkiemu, co jest w naszych członkach, ale tam w sposób szczególny jest wyeksponowana chciwość. I chciwość jest nazwana bałwochwalstwem, że pielęgnowana chciwość, a zawsze będziemy czegoś chcieli. Są takie trzy źródła, o których mówi się, że to są główne tarapaty, takie trzy studnie, z których czerpią sobie nasze słabości. I to z dawien dawna w kościele gdzieś zostało rozpracowane, że to jest pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego żywota. Tak może stereotypowo czy starym językiem nazwane pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego żywota. A pycha zawsze kroczy przed upadkiem i nas wycina, jak ten pan tutaj jakby z żyłką sobie biegający, że już tam sobie posadziłeś coś, już ci kwitnie, już ci rośnie i nagle jedna żyła pójdzie w obrót. Gdzieś tam coś nas posmyra, gdzieś rzucimy się na jakieś magazynowanie i zbieranie jakby znowu manny. I tak będziemy adorować jakąś potrzebę, tak przy realizacji tej potrzeby będziemy się zafiksowywać na tym, nie mając jakby punktu odniesienia gdzieś z boku, nie mając jakiegoś zewnętrznego lustra obiektywnego, czyli kogoś, komu po prostu ufamy, z kim możemy prześwietlić, czy się w to nie zagoniłem, czy się nie zapętliłem. Czy rzeczywiście potem
jak to się jeszcze wszystko rozsypie, rozwali i jesteśmy zgorzknieni, że to wszystko tego było niewarte, że to wszystko takie marne, że takie złe, że po co ja w to wchodziłem? No po to, że gdzieś tam za jakimś zapachem tej potrzeby nas wywabił zły. My adorowaliśmy w jakiś sposób, poświęcaliśmy nasze siły, czas. I to wszystko się dało podeprzeć, że to jest dobre. No bo co złego jest w zarabianiu pieniędzy, jakby żeby swoim najbliższym sprawić przyjemność, żeby swoim przyjaciołom otworzyć dom i móc razem poświętować, pocelebrować, żeby móc gdzieś wyjechać na wspólny odpoczynek, żeby móc gdzieś tam poświętować, tak? I tu jakby na sam koniec jest to pytanie z dzisiejszej Ewangelii, które no mnie trochę tak osobiście dotyka, ale też stawia tak do pionu od razu i jakby daje mi pewną jasną, konkretną perspektywę, tak? Tam jest wprost, nie? Głupcze, to do siebie biorę. No, gdyby dzisiaj od Ciebie zażądali Twojej duszy, tak? To co z tym wszystkim, co sobie nagromadziłeś? To już pewnie niejednokrotnie mówiłem, ale dla mnie jako kapłana stanięcie zawsze przy otwartej trumnie, kiedy odprowadzam ludzi, bez względu na to, z jakiej grupy społecznej, jak uposażonych, czy kobieta, czy mężczyzna, w jakim wieku. Jeden wymiar jest jasny, że w tej trumnie tam nie ma kart kredytowych, że w tej trumnie nie ma tam nie wiadomo czego, przedsiębiorstw, zakładów pracy, czegokolwiek jeszcze innego, że w tej trumnie tak naprawdę jest te nasze szczątki, które zostają, z którymi się żegnamy, które dają nam jeszcze jakieś doświadczenie tego człowieka, którego ktoś kochał, ale z tą osobą też idą dalej tylko i wyłącznie relacje i miłość z tych relacji, albo i brak. I tu jakby do tego jeszcze mi się kompiluje to słowo, które kiedyś pamiętam, otworzyło misję, które głosiłem razem z Piotrkiem na Dolnym Śląsku. I tam było ze Starego Testamentu to czytanie, kiedy Izrael jest bardzo głodny, bardzo spragniony i oczywiście pomstuje tam w kierunku Boga, że po co ich wyprowadził, tam mieli w Egipcie wszystko, a tutaj nie mają nic. I Bóg rozmawia z Mojżeszem, Mojżesz jakby pertraktuje, stawiając się za tym Izraelem, że znowu tam coś się dzieje. I Bóg mówi, dobrze, ześlę mannę, ale mogą wziąć tylko tyle, ile najedzą się na jeden dzień. Cokolwiek zmagazynują, cokolwiek zbiorą i będą próbowali zbierać na kolejne dni, żeby sobie zabezpieczyć, czyli żeby nie być ode mnie zależnym, w to wszystko wejdą robaki. I w swoim życiu, i w życiu tych, których Bóg mi stawia na drodze, już niejednokrotnie spotkałem jakby taką przestrzeń, że bardzo pomocnym w tym weryfikowaniu, no na ile zarabiać, co z tym robić, jak się tymi bogactwami, bo jakby gromadzenie dóbr, żebyśmy mieli jasność, samo w sobie nie jest złe, bo Bóg dał nam ziemię po to, żebyśmy ją czynili sobie poddaną, żebyśmy ją uprawiali, żebyśmy z tego mieli owoce, żebyśmy się z tego potrafili pocieszyć. Ale to są ważne proporcje. I trudno nie mówić dzisiaj jakby o świętym Ignacym, którego wspominamy, bo to on zostawił taką zacną jakby miarkę, taki szablon, który można wprost tak przytwierdzić. Do tego cokolwiek robisz, zarabiasz, wydajesz i tak dalej. Tyle, o ile, czyli tyle, o ile, i tu jest ważna rzecz, dla zbawienia, czyli dla mojego życia wiecznego, dla życia wiecznego mojego męża, mojej żony, moich dzieci. Choć oni są za to odpowiedzialni, kiedy nabywają korzystania, jakby zrozumiał, już są dojrzali, tak? Ale tyle, o ile dla zbawienia. I to daje pewną jasną perspektywę, taką wręcz gilotynę. Dołóż sobie do tego, co będziesz w tym tygodniu wybierać, wydawać, gromadzić, planować. Jak to jest? Tyle, o ile dla mojego zbawienia. Na ten piękny czas, jakby gdzieś jeszcze pobycia na jakimś odpoczynku, no to pozdrawiam serdecznie z centralnej Polski, z Nadwarty. I się wychowałem. No i tak właśnie sobie łażę też z tym planowaniem tego roku na przyszłość. Tyle o ile. Pozdrawiam.